Rozpoczęła się przebudowa północnej jezdni Jachowicza na odcinku od Dworcowej do skrzyżowania z ulicą 11 listopada. Drogowcy zbudują tu kanalizację deszczową, nową nawierzchnię jezdni, ułożą chodniki i zainstalują nowoczesne oświetlenie z oprawami LED-owymi. Obok budynku Politechniki pojawi się śluza autobusowa. Dzięki niej pojazdy komunikacji miejskiej sprawnie i bezpiecznie będą skręcać w lewo z Jachowicza w Kilińskiego. Na czas trwania prac autobusy w kierunku centrum jeżdżą objazdem ulicami Otolińską, Chopina, Mickiewicza i 11 listopada. Prace mają potrwać do połowy maja.